Air dribble bumpik na bocie. Teraz na ceiling shot. I teraz strzał. Dobra, musimy takie bramy ładować, żeby te boty nie broniły. RL Exchange. Szeroki wybór przedmiotów do Rocket League oraz wiele metod płatności, w tym Blik oraz PaySafe Card. Z kodem EDEK 3% zniżki. Link w opisie. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League. Dzisiaj bez przedłużania widzimy się od razu w meczu. Wcale nie przez to, że w sumie zapomniałem, że to tak działa. Ogólnie gramy na bota. Tutaj na słowami wstępu może powiem parę rzeczy. Otóż jest to bot, który ma doświadczenia w grze jakieś 40 lat. Jego ranga to Grand Champion 1 na tym poziomie. W sensie ta wersja bota ma jakiegoś Grand Championa 1, bo on jest cały czas rozwijany. Tak jak wspominałem, ma on 40 lat doświadczenia, bo jest to bot, który nie jest programowany tak jakby, tylko sam się uczy gry poprzez po prostu... no granie. Jest streamek z tego na Twitchu, pewnie będzie link w opisie. No i ogólnie co jest ciekawe, to ten bot ma Grand Championa 1 na jedynkach. To znaczy tak po prostu, bo wiadomo, że nie gra rankedów, ale tak po prostu doszli do tego, zestawiając z ludźmi, co mieli właśnie taką rangę. No więc jest lepszy niż 99% graczy, nawet trochę więcej. I co jest bardzo ciekawe, tutaj udało mi się strzelić już na 2 do 0. Ogólnie to co jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba to, że zagramy sobie meczyk 1v1, następnie zagramy sobie jeszcze pewnie jakieś, no nie wiem, zobaczymy, czy 2 na 2, 2 na 1 i tak dalej. I ten bot jest kozakiem, jeżeli chodzi o fliki, to trzeba mu oddać. Bot jak to bot, zawsze jedne rzeczy robi idealnie, drugie rzeczy można eksploitować. Na przykład zauważyłem, że jest bardzo cienki, to w sumie Adi mi powiedział, że jest bardzo cienki w bronieniu air dribbli i wszelakich aeriali. Ale zaraz może mu damy trochę podryblować piłkę, żebyście zobaczyli, jaki jest skurczybyk dobry w tym. Naprawdę, jak jest dziki. Dobra, zostawmy mu piłkę. On nawet po boosta nie jedzie. No i tutaj załóżmy, że chce go schallenge'ować, to że to jest bot, to ma tak naprawdę od razu taki refleks, że po prostu zawsze nas przebije raczej. Więc jeżeli damy mu tylko dryblować piłkę, to jest naprawdę solidna lipa. Ja tutaj może znowu mu dam piłkę, żeby zobaczyć po prostu, jak to wygląda śmiesznie. Czekajcie, wybiję mu to? Niech sobie podrybluje dziad. Podam mu piłkę. No, ale ogólnie, dajcie znać, czemu on mi oddał. Typie, przyjmij se to i drybluj. No. I zobaczmy teraz. No, no mówię wam, nie da się go schallenge'ować, jakiś drybluje, co jest mega dziwnym uczuciem, jak sobie tak zagrać na takiego bota. I ogólnie to dajcie znać, czy chcecie na przykład odcinki z innych botów również. Tak wiem, że jest sam początek odcinka, ja się nie zamykam i gadam strasznie dużo rzeczy. Ale czy na przykład chcielibyście, no po prostu z innych ciekawych botów, bo oczywiście są też inne. Tutaj sobie strzelmy może w słupek, bo czemu by nie. A i też nie mam overlay kontrolera na ekranie, bo stwierdziłem, że w sumie to podczas oglądania to niby jest, ale z drugiej strony i tak się raczej na to nie patrzy, to może tylko przy Progress League będzie, możecie dać znać, co wy o tym sądzicie. No i dobra. Sobie ciśniemy. O kurde, jak on szybko wyskoczył. No takie rzeczy niektóre to on... O, nie ma w bramce, to się też zdziwiłem. Ale niektóre rzeczy ten bot ma takie, aż że jest to strasznie nienaturalne, że on to tak szybko robi. Jak tylko widzi okazję, że na przykład nie mamy szans fizycznie czegoś zarobić, to on... O, no bo on po prostu od razu na przykład nas kontruje. Dobra, zobaczmy tą piłkę. Można go swych challenge'ować. Tutaj sobie spróbować przebić. I tutaj może być lipa. Bo jak widzimy, on ma zimną krew jak nie wiadomo co. Okej. Dobra. Ojajaj, tracimy bramkę na 4 do 3. Jeszcze może dodam, że na odcinku Sunless Cana była właśnie ta wersja bota i możecie tam sobie porównać potem, jak mu szło, no chyba, że wam się nie chce, ale to lepiej powiedzieć niż nie powiedzieć. I ogólnie, no chyba wszystko tak, z takich rzeczy już powiedziałem, ale zróbmy air dribbla, żeby zobaczyć, jak sobie radzi właśnie z obroną, a jak widzimy, na razie jeszcze nie ma na to techniki. Z takich informacji, jakim cudem ten bot może mieć 40 lat doświadczenia w gierce. No więc po pierwsze gra non-stop, a po drugie jest tak jakby odpalony na wielu tych jednocześnie. Nie no, proszę mnie nie flikować. To znaczy gra między innymi 1v1 na siebie, no i wiadomo, że jest hostowany też wiele razy, więc to nie jest tak tylko, że na jednym komputerze jest odpalony czy coś takiego. Tylko żeby szybciej był ten progres, to jest odpalony na wielu komputerach. A teraz może pokażę, jak najłatwiej go eksploitować moim zdaniem. Minuta 30, przegrywamy 4 do 5. No więc tutaj numer jeden rzecz to jest fake kickoff. I co? I zaraz air dribble jakiś. I jeszcze demo można go demować bardzo łatwo. To też jest coś, na czym jeszcze ta wersja nie jest jakaś super. Ale ogólnie naprawdę ciekawe doświadczenie. Jeżeli ktoś z was gra na PC-cie, to może dam poradnik w opisie. Nie wiem, w języku polskim chyba nie ma, może Adi będzie nagrywał, żebyście sobie zobaczyli, jak to właściwie działa. No i tutaj air dribble. Albo fliczek?
Dobra, fliknijmy po prostu na 5 do 5. No ale wracając, to bardzo fajne takie doświadczenie, takie dziwne przede wszystkim jest zagrać na tak dobrego bota. Mam tylko nadzieję, że w przyszłości nie pojawi się przez to, że boty są tak naprawdę lepsze, tak jak powiedziałem, niż 99% graczy, że nie będzie się dało tego jakoś zrobić, żeby ten bot za was zamiast graczy grał rankedy. To by była lipa. Ale pewnie to będzie jakoś zabezpieczane. Nie wiem, tutaj air dribble bumpik na bocie, no niesamowite. Dobra, sobie zróbmy fake kickoffa. Ten bot jakoś, kurde, ostatnio jak grałem na niego, bo sobie grałem na niego parę dni temu jeszcze przed turniejem billoutowym, mam nadzieję, że przynajmniej widzieliście, że on jest, że tam oglądaliście trochę transmisję. No ale sobie jak na niego grałem, to te kickoffy tak za każdym razem mi oddawał piłkę, a tutaj niby jest ta sama wersja, ale tak jakoś mniej podaje. Takie mam przynajmniej wrażenie, może robi to samo, tylko odwykłem. I czemu pokazuje prędkość kickoffa tutaj? Nie wiem, czy tak cały czas pokazywało, czy teraz na to zwróciłem uwagę. 8 do 5, już raczej bocik nie nadrobi. I też tutaj też muszę powiedzieć, że ta wersja najnowsza, to znaczy wersja najnowsza, nie ma nowszej wersji udostępnionej do grania tako, ale wersja, która jest na streamach obecnie, to już podchodzi pod Grand Championa trójkę, czy tam nawet SSL-a. Wiadomo, że to dalej pewnie się będzie dało eksploitować jakoś, ale że po prostu ten poziom jest bardzo wysoki już tych botów. No i tutaj ładuje mi na 8 do 6. No i spoko, pierwszy mecz wygrany. Myślę, że teraz można spróbować na przykład, nie wiem, 1v2. No i dobra, spotkanie numer 2, spróbujemy wygrać na dwa boty. To może być ciężkie, ogólnie na tą taką najnowszą wersję, na którą jeszcze nie da się grać. To prosi przegrywają na tej wersji, co tutaj jest, nie wiem w sumie, czy były testy. Ale ogólnie to może być bardzo ciężkie, no już przegrywam 1-0 na samym początku, więc to coś o sobie mówi. Dobra, tutaj dajmy mu kopnąć, temu też. Chociaż nie wiem, czy to jest dobra taktyka, patrząc na to, jaki oni mają playstyle. I flick nade mną potężny. No nie, no dobra, tracimy na 2-0 szybko bramkę. Okej, może zróbmy fake kickoffa. On mi powinien podać, dokładnie. Ja sobie zbiorę boosta i tutaj już będzie trzeba bardziej tryhardować. Oj, dobra. Może tutaj do lewej. Jest, udało nam się na 2-1 strzelić. Ej, to może być naprawdę ciężkie wyzwanie. Wiem, że na zwykłych ludzi to chyba jakoś na Championie 3 jeszcze dawałem radę wygrywać. Na Grand Championie, w sumie dawno była ta seria, ale na Grand Championie jak sobie próbowałem, to była wtedy lipa. A wiadomo, to są boty, więc może być inaczej. Kopnijmy go. Szkoda, że go mocniej nie bumpnąłem, ale i tak może być spoko ta sytuacja. Dobra, tutaj udało się zdymować. O, i w ogóle jest to, myślę, fajna sprawa dla ludzi, co mają niższą rangę, żeby pograć na takie boty. No i też dla ludzi, co mają wysoki ping. Bo raz, że tutaj jak to hostujecie, to jest zero pingu. To dwa, możecie mieć za darmo tak naprawdę przeciwnika z Grand Championa. Chociaż, no wiadomo, że nie jest to człowiek, więc za bardzo też to na to nie grajcie za dużo, bo wtedy będziecie mieli jakieś dziwne nawyki. Dobra, tracimy na 3-1. Może pojadę na wznowienie, bo czemu by nie? Chociaż jak już jedziemy na wznowienie, to one bardzo dobrze robią 50 i bardzo mocno przepychają przeciwnika. A może podlećmy sobie na aeriala. To powinien być gol, jak się nie wywalimy. Dokładnie, 3-2. Kolejne wznowienie. I to była lipa, że na to poleciałem. Chyba muszę fejkować, bo jest niebezpiecznie zawsze. Spróbujmy go tutaj przestraszyć. Przestraszyć bota, nie wiem w ogóle, jak to brzmi dziwnie. Oj. No i mają mega szybką reakcję. Jeśli nie wywalają, to jest najgorsze, że bot nigdy nie zrobi jakiegoś misklika i to jest przerażające. Kurde, typie. Wypad ode mnie, no co to jest? To jest tak ciężki do obrony. Jedzie sobie z piłką na dach i flikuje, jak już nie macie szans, czy tam musicie schallenge'ować. Dobra, podał mi piłę. Spróbujmy sobie go przebić. Oj, zagrał do boku. Bęk, przebitka. Tutaj bump. I lecą z kontratakiem. Zdążę się cofnąć. Ogólnie fajnie, jakbym go zdemował może. Albo stracił bramkę, bo nie zrobię nic. Szybkie zebranie boosta i cofamy się. Kopnijmy może tak, żeby zebrać to przyspieszenie również. On tutaj skacze. Sobie wystawili piłkę. Nie no, i jak szybki jest skurczybyk. Nie. Dobra, do boku. Spróbuję to jakoś przyjąć na air dribble za raz. Albo na 50. Nie no, jak challenge'ują dziady szybko. Naprawdę teraz możecie zobaczyć, jak mocne są te boty. Air dribble, czy nas bloknie? Nie bloknął. Czyli raczej to będzie bramka, obstawiam. No nie, nie będzie bramki, bo drugi wyskoczył i to obronił. A może by tak zagrać zamiast Adin w teamie? Zagrać meczek, gdzie będziemy mieli bota w teamie i zobaczyć, jak będzie współpracował. Albo 3-3 z botami. Także ja mam 2 boty i w enemy 3 boty. Ciekawe by to mogło być. Dobra. Zobaczmy, przebijmy go.
I znowu broni air dribbla. Co to jest? Szybko się nauczyły chyba. Albo robię jakieś inne niż ostatnio. Idealny flick z bota strony. Nie, no jak mi potwierdzieli na pełnej. Okej. I strzela bramę na 8-2. Dostałem Barcelonę od botów. Okej. Tuwa, strzał oczywiście niecelny. Tu demo. I piłkę też kopnąłem, żeby przypadkiem nie strzelić bramki. Dobra, zagrajmy sobie do boku na maksa. Teraz na ceiling shot. I teraz strzał, dobra, musimy takie bramy ładować, żeby te boty nie broniły. Fake kickoff, on mnie przebił. Boję się, że to strzeli od razu. Ale niesłusznie, jak widać, bo nie trafił. Trochę nam już braknie czasu z tego, co widzę na powrócenie do spotkania. Ale mniejsza, bo to w sumie dobrze, bo to widać, że boty są naprawdę potężne. I no nie no, te takie ich szybkie, idealne podskaki są tak śmieszne dla mnie, tak zabawne i nienaturalne. No i mnie fliknął i zdobywa bramkę pewnie po... A nie, dobra, nie trafił Opena w zasadzie, ale... Mniejsza. Dobra, zagrajmy jeszcze 3-3 z tymi botami, bo to będzie ciekawe zobaczyć, jak się z nimi gra w drużynie. No i okej, mamy kolejne spotkanie, tym razem 3-3. No i zobaczymy, jak się z nimi będzie współpracowało, czy będą tak jakby kooperowały, czy latały jak głupki. Na razie to ja zabrałem usta swoim boto teammate'om. I bang, przebitka. Dobra. Zobaczmy, idealny saveik. Kurde, co to się dzieje, no? Co to za pincze były agresywne? Poczekam na podanie. Dostałem podanie od bota. Fake, bo czemu by nie? Boty się nie spodziewają fake'ów, K2. Ale to śmiesznie wygląda w sumie, że... To wygląda, to mógłby być normalny mecz rankingowy, tak w zasadzie, na jakimś Grand Championie niskim. Ciekawe też, czy kiedyś takie boty lepsze będą po prostu dostępne w samej grze, nie poprzez jakieś zewnętrzne... Nie, no po prostu nie poprzez jakieś mody. Bo nie ma co ukrywać, te boty, co oferuje gra, nie są zbyt potężne. Oj, widzę problemy. Ale sobie wybijmy piłkę. Next to strzela samobuja? Nie, no nie wierzę, że ten bot zasadził samobuja właśnie. Jeszcze nawet przepraszam na czacie nie napiszę. Zobaczmy to jeszcze raz. Wybita piła i mój bocik samobuja. No więc to się, no to są idealnie dowzorowane rankedy jak widać. Teammate woli swojaka i elo. Tylko what a safe nie piszą do tej pory. Dobra, może podlećmy na to. Ale bot był dużo szybszy. Jeju, udało się prejumpnąć. Ale mniejsza, bo śmiechy śmiechami, ale przegrywamy, więc trzeba ten wynik nadrobić zaraz. Nie! Uff, dobrze, że czuwałem, ale dobrego danka dostał ziomek. Dobra, ja do tego dolecę, bo widzę, że nikt inny nie ma. Oczywiście dostaję bloka od razu. Z tego co widzę, to te boty na razie tak średnio ze sobą tak jakby współpracują. W sensie nie latają do jednej piłki w dwójkę. Natomiast na przykład nie ustawiłem się pod podania, czy tam, no po prostu mają jeszcze słabo ogarniętą rotację, taką szybką. Ale ogólnie to jest nieźle z ich strony i tak. Dobra, spróbujmy to wywalić do boku. Tego może przebić jakoś, czy będzie jakiś bocik? Nie, strasznie też defensywnie chyba grałem na ogół. Dobra, przebijmy sobie piłkę do cornera. Tutaj jakieś podanie do środka. Jeszcze blok. Co to się dzieje? Jakieś bumpy agresywne. Kopnięty ziomek. Ten podał do środka przez przypadek. Dobra, bo została minuta, my przegrywamy. Nie mogę doprowadzić do bramki. To może być gol. Chyba, że się nie wywali bocik, ale dobra, wywalił się na szczęście. Jest 1-1. O, ładny challenge. Tutaj bloczek jakiś. Może jeszcze raz wyskoczmy. Znowu dostaję bloka. Nasz bot zmisował w piłkę. Nie wiem, ja mam jakieś zepsute boty. W enemy są lepsze. Czyli to nie tylko na rankedach randomy się dostaje gorsze. Okej, idealnie zablokował, w sensie w zasadzie uderzył to. No i mamy dogrywkę, to dogrywka zadecyduje, czy nie wiem, czy jest lepszy od bota. Wolałbym to wygrać, tak szczerze. I może wygram, aj, jednak na razie nie. Nie no, mega śmiesznie to wygląda, że to są boty. Jest to takie nienaturalne totalnie. Dobra, zostawmy tą piłę, idealny oczywiście save. No dobra, podlećmy na Aeriala, może tak to trzeba zakończyć. Reset? Nie wiem, zdobyłem reseta, najgorzej na świecie. I ten teraz straci bramę, ja to czuję. Dobra, obronił to jakimś cudem. Ja by nie wiem, ja bym pewnie tego nie obronił. Okej, dośrodkowanie do środka. Strzał bota. Ten to wybija niestety, ale spróbuję zaraz. Może zbiorę tego boosta. O nie, wylew. Dobra, zdążyłem. Podlećmy to na jeszcze dribbla. Przybita piłka. I bot to zbiera, no nie wytrzymam zaraz. Dobra, bocie, dawaj mi to. Gituwa.
nasz przegrał pojedynek powietrzny, ale nic się złego nie stało. Ten to przebił. Nasz to znowu przebija i to może być zaraz niebezpieczne. Chociaż no tak, on to zawsze złapie idealnie. Tutaj ładny strzał i spróbuję to nie trafić. Najgorzej, jestem w lewym chodzącym. Jeżdżącym. Dobra. Ała, dostałem bumpa. Nie, 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 next, obroń! Jest. A, dobra, obroniłem też. Nie no, nie spodziewałem się tak wyrównanej gierki tak naprawdę. Ale na pewno wielkim pozytywem jest to, że mamy zero pingu i nikt nie ma lagów na serwerze przynajmniej. Jak się gra z botami. Dobra, może to przejmę. Może tym razem się nie wyleje w powietrzu. Albo jakieś przebicie się. Nexto. Strzał w poprzeczkę. Drugi bot strzela też w poprzeczkę. Co to ma znaczyć? Nie mogę, nie zdążę do tego. Ale obronię przynajmniej strzał. Na pewno dobre jest to, w sensie dobre, że te boty no tutaj oczywiście się zdemowały przed sekundą, ale że ogólnie to one nie latają za bardzo na demo jeszcze w tej wersji, więc jest to jeszcze dosyć bezpiecznie. Jakby latał już na demo, to byłaby lipa. Okej, okay, tutaj jakiś blok. Ciekawe, jaką rangę by się dało wbić, mając dwa takie boty w teamku. To by było w sumie ciekawe do sprawdzenia na trójkach. Bo one się nie wywalają w defie, co? Na pewno by było fajne jeszcze je jakoś zaprogramować, tam ustawić, żeby grał defensywnie. To by było mega ciekawe. Ej, serio, jakby te boty miały grać defensywnie tylko i flikować przeciwników, to by można było fajną rangę z takimi teammate'ami wbić. Może kiedyś zrobimy taki eksperyment, jak będziecie chcieli. Okej, przebita. Może taka bomba. Zresztą nie ma szans, że to wejdzie? Aj, blisko. Dobra, może teraz. Może się uda. Proszę, no nie. Jest dobicie. Nie, no czemu... Ach, nie dam rady. One tak dobrze bronią w trikę. A że to są boty, to nie za bardzo się ustawiają na dobitkę czy tam podanie, więc... Kurde, jaka to jest sytuacja bez wyjścia, żeby tutaj bramka padła. Dobra, lećmy, pierwsi jesteśmy. Kopnę to mocno. Ale on się nie wywali, już to wiadomo. Ale poważnie, jak te boty jeszcze będą miały takie kozackie aeriale na przykład i tak dalej, to będzie taka lipa, przecież one będą dużo lepsze od ludzi, jeżeli wgrają im jakieś mechaniki z kosmosu. Nie, samobój, proszę, nie! I przegrywamy. Nasze boty, mam wrażenie, że dwa razy dwie bramki. Pierwsza bramka to był samobój bota, a tutaj bramka to bot postanowił zaatakować znowu naszą bramkę. No nie wiem, na pewno jest ciekawie z tymi botami. No ale dobra, po tym długim, potężnym meczu myślisz, że to trzeba jakoś podsumować? Chciałbym was zapytać, czy chcecie więcej odcinków z botów, bo jest dużo też innych takich nawet zabawnych botów, mniej tryhardowych i tak dalej, ale muszę wiedzieć, czy interesują was tego typu odcinki. No i co, ja już nie będę przedłużał, zapraszam oczywiście do dania suba oraz lajka i elo elo.